Dobrze, on zaczął tutaj produkować, znaczy produkować, zaczął tworzyć to. No i teraz, by ludziki nie siedziały też w ciemności, to ja powinienem budować im jakieś światło w środku w pokoju. Lampa stojąca u każdego. Proszę, każdy z was otrzymał lampę w pokoju, by żyło się wam nieco lepiej. Kolejne, ale to stół, przy którym koloniści mogliby usiąść i spożyć swój obiad. O! Szalone zwierzę. Kto? Skarabeusz. Jak daleko? Kawał. Idzie w moim kierunku. Ale nim dojdzie, to lata świetlne miną. Ale na przyspieszeniu już nie jest taki wolny. Gdzie jest moja pani doktor, którego wyleczy? Tu jest. Niech tutaj stanie. A skoro on jest szalony, to on będzie biegał na mnie. A to by oznaczało, że mogę także pożyczyć drugiego kolonistę i wystawić tutaj po prostu taki posterunek obronny. Byśmy wspólnie upolowali skarabeusza, który nas atakuje. Gdzie on leci? Jakiś pijany takim wielkim zakolem. O, z pistoletu nieźle trafia. Poszedł. Dziękujemy, panie skarabeuszu. A, tu także muszę ustawić, by zwierzęta były tu przechowywane. Skład. I w tym wypadku będą to także zwierzęta. Zwłoki. Wszystkie. Ludzi właściwie też. A jak tu jest z dachem w tym momencie? Jest to zadaszone, więc to mogę rozebrać. Będzie przejście do kuchenki. A, oprócz mięsa tutaj jeszcze muszę przecież przetrzymywać przetworzoną żywność. Posiłki. Rośliny także. Zwierzęce, by się to nie psuło. Owadzia papka? Co to w ogóle jest? Owadzia papka. Tak, dach wyłączamy, ponieważ już potrzebny nie jest. O, mamy światło, jak z prądem. Chyba jest jakiś tam nadmiar. Tu za chwilę sobie walniemy stół. Koloniści zaczną już... Co, mu zimno jest? 20 stopni jest. Nie mówcie, że jest mu zimno. Tu jest przedział, który mu pasuje, to między 5 stopni a 32 stopni. Tu jest 20, to nie jest źle. Temperatura tu jest minimalnie mniejsza. Minimalnie niższa. Tu będzie stół, przy którym koloniści będą mogli sobie spożyć żywność. To tak, architekt będzie trochę w meblach. Stół krótki, stół długi. Walniemy tutaj takiego długasa. Tylko nie z drewna. Metalu mamy w chwilę obecną nadmiar. Tak, to jest i to się nazywa nawet krzesło teraz obiadowe. Metal. Proszę, cztery krzesła, choć teraz jest tylko trójka. A i chyba już powinien też się przygotować do czwartego pomieszczenia. Pomieszczenia na złodziei, chciałem powiedzieć. Na przybyszów, którzy będą nam nieco przeszkadzać. Więc się już ustawmy do tego. To będzie czwarte pomieszczenie. Za daleko pojechałem o jedno pole, ale to nie jest jakiś problem. Proszę, już jest wyrównane. Jak z badaniami? Widzę, że badania na chwilę obecną stanęły. O, i pies już ma swoje pomieszczenie. Siano. Czy siano można zmieszać z mięsem i uzyskać to jedzenie dla zwierzaka? Tu tego nie zrobię, ale tu powinienem nic zrobić. Pasza dla zwierząt. Co wchodzi w skład?
Siano, o, właśnie. Siano i mięso. W takim wypadku jeszcze troszkę siana tutaj obsadzimy. Może nawet nie za dużo tego. Siano jest tu. Zobaczymy też, jak w takim klimacie sprawuje się uprawa bawełny. Urosła w 57%. No. Tylko czemu tu jest żywność? Proste danie. Czemu to wylądowało tu, a nie tu? Posiłki. Przecież są tu posiłki. Proste danie. Jest. Powinno wylądować tu. Ważny priorytet, a tu normalny. Więc moje pytanie, czemu? To się zaraz zepsuje. Gdzie ten fragles? Aha, obsadza. Obsadza pole. To tak, to tutaj już jest, a ja za chwilę będę mógł, jeśli chodzi o badania, zająć się produkcją obrony. To jest to i następnie wieżyczki. Skarabeusz wylądował dobrze. Zaczął od krzesła. A jeszcze jakieś budynki pasowałoby, żebym rozebrał. Tu jest jakiś kawałek. Polecenia i rozbierz. Troszkę tu, troszkę... O, co to jest? Jakaś jeszczura. Iguana. O, jaja robi. Składa, znaczy się robi. Wędrowiec dołącza. No i mamy kolejnego kolonistę. Mieszkaniec o imieniu Tapia. Jest nowelistą, ktokolwiek to jest. Kaktus olbrzymi. O, kaktusy tu rosną. Czyli to są moje drzewa, myślę. Czym onże się cechuje? Tapia. W czapce, w takich temperaturach. Artysta. Artysta kucharz. Więc zdefiniujmy, czym on ma się zajmować. Woźny, strażnik nie może być strażnikiem. Profesora kolejnego nie potrzebujemy. Kucharzem będziesz, panie. Kucharz, artysta. Czasami górnikiem, czasami rolnikiem. Budowanie, w sumie mam już budowniczego. Więc głównie... Głównie będzie się zajmował kucharzeniem, a to by oznaczało, że... A, ci mają po 4, to ok. Jeszcze rolnik. Najpierw kucharz, później rolnik. To chyba dobry układ. Muszę też zbudować w takim wypadku... O, zaczyna się noc. Przynajmniej jeden śpiwór gdzieś tu w środku. By mógł się ten człowiek przespać. A tu jest jakieś pomieszczenie. Oby tylko nic złego nie było w środku. No i tak się może zdarzyć. A, przecież się gry nie zapisuje w ogóle. Duna 01. Badania są już na ukończeniu. Oby tylko tamte też na tym stole powstawały, a nie na tym wysokiej technologii. Właśnie jest jeszcze taki problem, że... Czy problem, że jak tu najadę, to powinien się ten pasek pokazywać. Było po prostu bardziej widoczne. Trzeba by chodzić i sprawdzać tego ręcznie. No i jest, badania ukończone, podstawy mikroelektroniki. I następne to, co ja chcę, to wieżyczki obronne. I następnie rozpocznie się... Stawianie tych wieżyczek. Trzeba będzie jakoś je rozplanować. Ale to już za chwilę. Nie ma tu żadnych skarabuszy, które mi chcą podjeść jedzenie? Nie ma. A tu co? Kaktus. Rąb drzewo. A, kaktusy są drzewem. To nie jest aż tak źle.
za chwilę będzie stół, za chwilę będzie kolejne pomieszczenie. Alerty. Trzeba umocnić. A, jak trzymam na tym, czyli robię tą czynność, która tutaj jest, to ten pasek idzie do końca. Proszę, zaznajmiłem się z alertami. No. Jeśli chodzi o żarcie, to już troszkę go jest. W takim wypadku mogę na coś zapolować, by mieć zapewniony zapas żywności. Tylko, że ja to nie widzę, by coś tu biegało po tej planszy. Może nieco się przybliżę, by mi nic nie uciekło. Są gejzery, czyli będzie później prąd. Tu jest pustka. Tutaj coś lata. Skarabeusz. Tego odstrzelmy. Te skarabeusze są dosyć szybkie. Nie spodziewałem się, że tak szybko biegają. Ci rozbierają. Gdzie ta igłana lata? Gdzieś tu latała, tędy. Myślałem, że to jest jakiś robak, ta igłana. Nie ma tu niczego. To zaczęła wjeżdżać do skarabeusza. Co się stało? Niczego nie widzę. Oj, to jest złe. Grupa piraci Slicer z okrucieństwa pojawiła się niedaleko. Będą się chwilę przygotowywać, a potem cię zaatakują. Przygotuj obronę albo zaatakuj ich pierwszy. Na szczęście są to piraci sztuk 1. Jeszcze chwilę miał się przygotowywać. Więc tego pierwszego odeprę bez wielkiego, większego problemu. Ale tu już widać, że pójście w stronę wieżyczek to jest właściwe posunięcie. A, już wybudowali pomieszczenie. Czas na łóżko. Meble, łóżko z metalu dla naszego nowo przybyłego kolonisty. Ale on także pewnie chciałby mieć także i drzwi do pokoju, proszę. No i tutaj pasowałoby także te drzwi otworzyć, ponieważ na chwilę obecną nie planujemy zamykania drzwi, a oni to będą sobie traktować prosto jako pomieszczenie. Za chwilę będzie gotowy stół. Czego mam tu tyle? Pieskowce. Pieskowiec, a tu dalej wyłożę podłogę marmurem. A ten pieskowiec wykorzystam tutaj do powstania podłogi w tym pomieszczeniu. Że pieskowiec jest dosyć popularny. Gdzieś jeszcze do rozebrania mam gdzieś w pobliżu. Tu jest pomieszczenie. Znaczy budynek. Rozbierz. Jeszcze muszę sprawdzić, czy zerwanie tej podłogi daje surowce. No i nie mam już więcej mięsa. Czy coś tu się błąka po planszy? Tylko wróg. Ale niestety tutaj już niczego nie widać. Nie wiem, gdzie ta igłana się podziała. A, jest jeden wielbłąd. To nie, kurde, to nie jest wielbłąd. Akurat przez chwilę ten wyziew z gejzera był taki biały i pomyliłem go z wielbłądem. Z igłaną znaczy. No tak, z wielbłądem. Igłana jest zielona. Cały czas te kakucy mi się mylą. Gdzie panie lecisz? Demontuję ścianę z piaskowca, okej. Okay. Tu brakuje stołu. O, ale tapia także może i ma karabinek, znaczy pistolet. Tapia także może walczyć. Czy nie walczyć, tylko wynalazki tworzyć, wynajdywać. Tak, ten już zmierza na miejsce, to okej, a ten jest tu.
Poczekajmy chwilę. Dobra, panek już tu biegnie, a my tutaj ustawimy taką prowizoryczną obronę. Chodź, tutaj będziemy się bronić. On ma dzidę, więc musi przyjść do nas. Zetknąć się z nami bezpośrednio, więc staniemy tutaj i zaczekamy tego klienta. A, zajął się rozwalaniem moich paneli. No co za fragles. Ten niech sobie stanie tu. Ta nie trafiła. Dobra, może nie tak. Podbiegnijmy do niego. Strzeliła. Z tej strony podejdziemy. O, zaczął biec. Stajemy tu, gdzie stoimy i strzelamy do wroga. Padł. Troszkę srebra, maczuga. No i tego też trzeba będzie schować, że tak powiem. Zdejmij. Pozbierzmy. Mamy troszkę ubrań. A ją do lodówki. A jak będzie w lodówce, to będzie problem. Jaki problem? A no mianowicie... Problem w tym, że będę ją widzieć. W takim wypadku muszę w lodówce wytworzyć takie pomieszczenie, gdzie trupy będę mógł przez chwilę przynajmniej składować. No może tego pierwszego, jak go rozczłonkuję, to mi się kurde pogorszy ich samopoczucie. W takim wypadku zróbmy w ten sposób. O, już jest nadajnik Han. W takim wypadku zbudujmy sobie jeden przynajmniej grób. Raz tego wroga pochowamy. Potrafisz kopać? Budowniczym nie jest. Budowniczy. Teraz już potrafisz. Construction failed. Znaczy, konstrukcja nie udała się. To oznacza, że czasami mamy sytuację, kiedy wykonywana czynność się nie powiedzie. A tych miałem zwolnić. Prowadzi badania. Coraz bliżej jestem. Jak go pochować teraz? Kanot. Aha, czyli musi być ktoś, kto potrafi nosić. Medytuje. Zajmij się grzebaniem. Pogrzeb naszego wroga. Tu leży wróg. A tam jeszcze łóżko nie powstało. Łóżko, a oprócz łóżka także jeszcze światło. No i jak na razie mam nadmiar prądu, choć te trzy to nie jest jakoś nazbyt dużo. To tak, mam już gdzie zjeść, mam już cztery siedziska, które w chwili obecnej w pełni mi wystarczają. A teraz pasowałoby jeszcze gdzieś zrobić miejsce, gdzie będę składował towary oraz przede wszystkim miejsce na komunikator. Sobie z drugiej strony pokoju walnę w tą stronę. A tutaj walniemy pokój komunikacji, że tak powiem. Budowniczy, tak? Demontuje ściana. Się zajmie kopaniem. Poszedł zjeść. I znów chce się ścianą zająć. To może później. Jesteś dobry w kopaniu. A ta ściana mu nie daje spokoju. Dobra, niech pójdzie już z tą ścianą. No. Dużo jej nie zostało. Zakazanie przejścia przez drzwi, to zróbmy, tak? I już zniknęło. Chowanie się i strzelanie.
Czy pilnuje tego po prostu, żeby nie latał mi 30 razy? Co to jest? Fenek pust. Co? Poluje? Jest niestety ranny, bo to jakiś fenek atakuje. Poradzi sobie? Poradził. Zatłucz tego dziada. Co nam się stało? Ugryzienie. To przy okazji... Zjedz to nie. Czy on nie może... A, jest w tym trybie. Zajmij się przenoszeniem ciała fenki. Tego fenka raczej. Może to była pani fenka. Teraz to zobaczę. No i trzeba go położyć spać. Tak, to już jest niepotrzebne. I łóżka medyczne będą potrzebne. To od razu po prostu zbudujmy takie łóżko z metalu. Gdzie? Pytanie gdzie? Tutaj zrobimy pomieszczenie medyczne. Więc tutaj tak, a my jeszcze musimy zbudować tej struktury, wyrównać do 4, czyli to będzie raczej na 3, no ale może być, to będzie pomieszczenie takie szpitalne. I tutaj możemy już zbudować nie produkcję, nie energię, tylko różne konsole łączności. Konsola łączności, do niej trzeba doprowadzić prąd. Dlatego musimy położyć dół. O, on już idzie do swojego łóżka. A teraz tak. Kto jest naszym lekarzem? Aj! Pech chciał, że ten. Kto jeszcze jest dobry, jeśli chodzi o lekarza? Potrzeby, charakter. No i lekarzem jeszcze dobry jest... Nikt. Praktycznie nikt. Tapie poprosimy o pomoc. Tapie nie jest lekarzem. Praca i... Na chwilę będziesz lekarzem. Ale się odznaczyła gdzieś. Zajmij się leczeniem. Po co pójdzie? Po apteczkę. Ja mam 24 apteczki. Trzeba je stąd zabrać, bo one się psują. Czy niszczą. Tu mam jeszcze zioła lecznicze. Zablokujmy to. Najpierw zużyli zioła. Nie spodziewałem się, by coś mi się tam udało. O, pies go liże. O, pstryk, udało się jednak. Słaby rezultat, ale się udało. Fenka nie ma. Jest ryzyko, że ktoś się załamie. Tapie. Czemu tapia chciałaby się załamać? Właśnie, budowniczy. Budowniczy jest tu. Ale na razie tego wypożyczymy i zajmij się pracą nad łóżką. Ponieważ tamta już jest tak nie za dobrze, jeśli chodzi o samopoczucie. Proszę, masz już swoje łóżko. Kasujemy to. A my tutaj jeszcze jedno pomieszczenie. Dla więźniów też trzeba będzie jedno walnąć. Tu zbudujemy pomieszczenie dla więźniów. Jeszcze może inaczej. Zajmę się tym we właściwym czasie. Tutaj na razie takie jedno zbuduję. A tu muszę też zaczekać, aż mi skończą. Co to jest? Żyła srebra. Aż skończą budowę tego. A ten się zajął najpierw tym. Je proste danie, on ich zje. Ja myślę, że czas po prostu go przyspieszyć tym stołem. Ponieważ stół miał powstać, oni dalej jedzą i później pewnie marudzą, że jadłem z ziemi. Sprawdźmy taką panią i ona... Jadłem z ziemi, tak. Proszę, macie stół. Ja myślę, że
pasowałoby tu postawić taką klimatyczną lampkę. Się po prostu moi koloniści nie czuli samotnie. Tu nie mogę, ponieważ zablokuję kuchenkę. One kiedyś, te lampy wszystkie były przejściowe, można było po nich latać. Ale to teraz przeszkadza. Tutaj walniemy w środku pomieszczenia. Czemu on jadł surowe mięso, skoro ma tutaj posiłek? Rozmawia z kimś. A gdzie jest nasz pan budowniczy? Zajmę się budową. Co on tu robi? Aha. Podłogę kładzie. A teraz poszedł spać. Tamto jeszcze nie jest zajęte, ponieważ Tepia nie poszła spać. Pisarka. Novelist. Jak myślę. Nie jestem pewien tego słowa. Budowniczy. Panie budowniczy. Czy mogę prosić o zbudowanie lampy? O, od razu inaczej. To teraz konsola łączności. Ponieważ dzięki temu mamy szansę na to, by ktoś, kto przylatuje w okolicy, zgłosił się do nas i dzięki temu moglibyśmy zahandlować jakimiś gratami. Może w międzyczasie jeszcze poproszę o wydobycie tego złota, ponieważ dzięki temu będę miał czym handlować. Złoto, dobra rzecz. Dobra przebitka i coś na tym po prostu będziemy mogli zarobić. A później, jak będę potrzebował złota, po prostu gdzieś sobie kupię. Jest mało pożywienia. Patrzmy na pożywienie. O, 15 sztuk. A jak tutaj z wzrostem? 97%, czyli rośnie to dosyć szybko. Pozwala przetrwać do czasu powstania stołów hydroponicznych. A to już za chwilę. Za chwilę skończą się badania. O, i rozpoczęły się zbiory. Pierwsze zbiory są. Są kartofle, jest ryż. Nie ma trzciny cukrowej. Myślę, że mogę po prostu rozwinąć tą produkcję. Znaczy, jeśli chodzi o te pola uprawne. Obszary. Obszar sadzonek. I tak tutaj. Nie ma tego na zbyt dużo, ale tutaj także posadzimy troszkę ryżu. Ryż, jak widzę, najszybciej wzrasta. Aczkolwiek tutaj chyba teraz narobnie z ziemniakami. Trochę żarcia jest. Nawet nie wiem, czy te stoły są potrzebne. Ja to w sumie chyba zimy nie będę mieć. Gdzie jest pan budowniczy? Sadzi. Niech skończy. Dobrze, niech już sobie sadzi, co chce posadzić. Może mu się to podoba. Rolnik. Budowniczy. Budowniczy będzie rolnikiem, ale nie... A, tu jest jedynka. Na dwa i przede wszystkim będzie to pan budowniczy. W ten sposób. No i zaczęli jeść w końcu przy stole, jak normalni ludzie. To za chwilę gdzieś przeniesiemy, gdzieś zbudujemy po prostu jakiś zapas, jeśli chodzi o pomieszczenie, w którym będę przechowywać swoje baterie. Tu coś jest. Może tu? Aha, mogę tych. To jeszcze zobaczmy frakcje, których w ogóle nie sprawdziłem. Mam trzech wrogów. Piraci. Jakiś slicer. Może zobaczmy. Nie stawiają domów, nie uprawiają ziemi, rzadko handlują. Poziom technologiczny zależy od tego, kogo ostatnio ograbili. Używa broni prochowej, czyli strzelcy. O, nawet mogą mieć zaawansowaną broń energetyczną. Ha, to nie jest dobrze. Piraci? Piraci to samo.
A, bo to też są piraci. To już za chwilę. Ale szybko kopię. Odkryłeś nowe miejsce, odkryłeś nowy obszar. Tak, to rozwalmy, będzie równo. I tu będzie nasz, o, może nawet to wyrówną. To będzie skład, jeśli chodzi o energię. W takim wypadku muszę tutaj pociągnąć jeszcze prąd. Wieżyczki obronne, okej. Okay. To obszar. To jest to. Są wieżyczki, to teraz tak, gdzie ja te wieżyczki mogę umieścić? Ile one w ogóle kosztują? Srebro, złoto i metal. Z metalu oczywiście. 175. No, trochę jeszcze tego mam. I tak, wieżyczki. Jedna. Na razie na takich po prostu dalekich obszarach, żeby na daleko strzelały. Z tej strony. Dosyć dużo tych wieżyczek, ale już trudno. Metalu będę mieć dosyć dużo. Tutaj jeszcze, jeśli chodzi o strukturę, jedne drzwi z metalu. I później te wieżyczki po prostu zepnę albo w jedną linię, albo w dwie i będę mieć tutaj gdzieś tutaj włącznik blisko. Myślę także po prostu, że i tutaj, żeby gdzieś walnąć wieżyczkę, żeby nie było po prostu sytuacji, że pojawią mi się gdzieś tutaj robale, a ja później nie będę miał możliwości, by się bronić. No, może na razie po prostu przerwę grę i będę kontynuować jutro, ponieważ już jest dosyć późno. Akurat sięgnęła pierwsza i najwyższy czas pójść do łóżka. Luna 01. Więc zapraszam na kolejną serię, tym razem będzie to dosyć szybko. Ponieważ myślałem, że to jest ekstremalne ciepło, a tu jest po prostu tylko ekstremalna pustynia. I jak widać, nie jest to na zbyt trudny biom do tego, by się po prostu utrzymać przy życiu i przetrwać. Ja już tak naprawdę dosyć szybko poszedłem. Są pomieszczenia dla kolonistów. Jest przetwarzanie żarcia, którego żarcia oczywiście za dużo w tej chwili nie ma. No ale już zaczynam produkować żywność. A najważniejsze właśnie jest to, że to bardzo dobrze tutaj rośnie. I już za chwilę będę mógł się tak naprawdę przenieść pod ziemię ze stołami hydroponicznymi. Ponieważ kolejna rzecz to właśnie hydroponika, którą będę znajdywać. Więc na razie to tyle. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.